w studiu studiu Julia Kuzyka, dzień dobry. Notowałem sobie na Twój temat różne rzeczy i wynotowałem pustą kartkę. Julia Kuzyka, Blue Memories. I właściwie niewiele więcej w internecie można o Tobie znaleźć. Można znaleźć natomiast informację, że dostałaś Nagrodę Radia Białystok. Tak, dostałam. I to było chyba dwa, dwa lata temu? Dwa lata temu, w 2021 roku dostałam Nagrodę Polskiego Radia Białystok, niebieski mikrofon. No, czyli właściwie środek pandemii, początek pandemii. Tak, tak, dokładnie, tak. Jeszcze to chyba z tego co pamiętam, to było totalnie bez publiczności, że nawet nikogo nie można było wpuszczać do studia wtedy. No i Blue Memories to dobrze pasujący tytuł do całej sytuacji. Tak. Białystok jest takim miejscem, które nam się zwykle kojarzy z muzyką bluesową, tam czasowych artystów, którzy zdobyli popularność szeroką, ja przynajmniej nie znam. Rzeczywiście jest coś takiego, stok jest y, kojarzony rzeczywiście z bluesem, no i oczywiście też z y, y, disco polo, też, disco polo tak, naszym no tak y, i rzeczywiście jest coś takiego, aczkolwiek, aczkolwiek powiem szczerze, że tak naprawdę jakby się tak y, doszukać właśnie w mieście wśród wokalistów, to jest dość sporo fajnych wokalistów śpiewających y, takie właśnie jazzujące rzeczy, o tak. Ty poszłaś w taką stronę śpiewania jazzującego, ale właśnie jazzującego. To gdzieś tam z blusa bluesa, jazzu, ale też właściwie popu, bo to jest muzyka, która może trafić do szerszej publiczności. To nie jest zamknięty krąg jazzowy stricte. Tak, zdecydowanie. Ja też powiem szczerze, że ja się nie czuję może na tyle jakaś kompetentna, żeby tak się określać artystką jazzową, bo po prostu ja nie mam też żadnej ani szkoły typu druga, drugi stopień szkoły muzycznej, bo w Białymstoku nie ma wydziału jazzu, ani też nie mam żadnych, jakby, żadnego takiego wykształcenia muzycznego w tym kierunku, więc może tak nawet głupio mi by było się nazywać artystką jazzową, bo po prostu to jest też moim zdaniem taki dosyć... Dosyć trudny y, kierunek muzyczny, o tak. I odpowiedzialny tytuł. Tak, tak, i bardzo odpowiedzialny tytuł. <grym> to fakt, że jazzowych wokalistek mamy dość sporo w kraju, bardzo dobrych, ale ja myślę, że tobie nie powinnaś mieć szczególnych kompleksów, jeśli chodzi o to, co dzieje się na naszym rynku. No, powiem tak, no to z jednej strony bardzo mi jest y, miło, ale z drugiej strony na pewno też bardzo bym chciała gdzieś tam się dalej y, kształcić po prostu w, w tym kierunku. No właśnie, jako polonistka nie piszesz tekstów po Polsku na swoją płytę. Tak, tak. Dlaczego? W, e, w ogóle te teksty powstały tak z 6-7 lat temu, więc to jest taki dosyć stary materiał. E, czekały 3 lata też nagrane w ogóle w szufladzie e, te piosenki, a one były pisane w momencie, kiedy właśnie zaczęłam jeździć na warsztaty w poławach i w chodzieży i, i się zakochiwać w ogóle w jazzie. I po prostu bardzo dużo słuchałam wtedy standardów e, jazzowych, a one są raczej po angielsku pisane, e, w większości przynajmniej e, tych, które których słuchałam, które znałam. No i też to był czas, kiedyś się uczyłam po angielsku w liceum, więc po prostu wydaje mi się, że to tak jakoś naturalnie poszło, że te teksty są po angielsku. No a teksty są twoje. Moje. No więc mogłaś postarać się pisać po polsku również. <laughs> Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie chciałam bardzo łączyć języków na płycie. To, jest, to była jakby taka zasada, której bardzo chciałam się trzymać. E, moje takie wewnętrzne przekonanie, że płyta powinna być albo po polsku, albo po angielsku, przynajmniej moja, tak, e, to to jest to i jeżeli chodzi jeszcze o język polski, to jako teraz jako studentka, to jestem taka bardzo jakby wymagająca względem siebie i względem swoich tekstów, bo po prostu e, jak się czyta tej literatury dość sporo, no bo jakby to są takie też studia, to coraz więcej po prostu się dostrzega... W tych tekstach. I takich banałów wręcz, o. Na te teksty polskie, na którąś kolejną płytę powstaną? No bardzo chciałabym. Chciałabym. Też szczerze powiem, że na chwilę obecną nie mam w planach drugiej płyty, tak bardzo jakby konkretnie zarysowanej. Na pewno chciałabym coś po polsku wydać. Nagroda Radia Białystok zobowiązuje, no i ja myślę, że jakiś koncert pewnie przy okazji też był. Tak, był. Zagrałam chyba dokładnie 9 czerwca w Radiu Białystok, właśnie koncert live, ale też wcześniej, trzy tygodnie wcześniej, zagrałam koncert premierowy w Nie Teatrze z tą płytą. No właśnie, teatr jest takim miejscem, by troszkę to w twoim drugim domem, bo też jesteś aktorką przy okazji. Yy, tak, w sensie skończyłam studium wokalno-aktorskie w Białymstoku, więc mam ten tytuł aktorki, aczkolwiek też yy, powiem otwarcie, że tego nie praktykuję, że nie, nie, nie jestem na etacie w żadnym yy, teatrze. Białostok, jeśli już aktorstwo, kojarzy się głównie z aktorstwem lalkarskim. Yy, tak, tak, ale też obok Stoku mamy cudowny teatr, który bardzo skradł też moje serce. Teatr Wierszalin w Supraślu. I tam, to, to już nie jest teatr, taki typowo teatr formy. No fakt, że to jest słynny teatr, jakby nie patrzeć na, 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 na cały kraj. E, powiedz mi, w którą stronę idzie twoja kariera muzyczna? mówiłaś, że troszkę jest, troszkę jest w zawieszeniu, ale gdybyś mogła nagrać w tej chwili płytę o, o, kolejną, to jakie to byłyby dźwięki? Wydaje mi się, że teraz przeżywam taką bardzo wielką inspirację, też między innymi pod wpływem studiów, e, w ogóle jakby folklorem. I no, takimi różnymi motywami związanymi z Podlasiem. Więc wydaje mi się, że chciałabym coś może w tym kierunku, ale też jakby z taką domieszką jazzu. Ta płyta jest płytą jak na debiutantkę, jak na twój młody wiek, no bo skoro jeszcze studiujesz, no to chyba ile masz lat? Mogę zapytać? Tak, 23 dzisiaj. No to płyta powstawała, kiedy miałaś lat naście. Tak. Natomiast brzmieniowo jest to album bardzo dojrzały. Kto Ci pomagał w tworzeniu tej płyty, bo myślę, że sama tego nie zrobiłaś. Tak, tak, zdecydowanie. Tutaj aranżacjami się zajął Marcin Nagnajewicz. Ja mu dostarczyłam dosłownie takie najprostsze akordy, to na ile jakby potrafiłam sama gdzieś tam ze słuchu się nauczyć i, i sobie dograć różne właśnie akordy na pianinie. Dostarczyłam mu linię melodyczną z tymi akordami, z najprostszą po prostu harmonią, jaka istnieje chyba na świecie. I on to właśnie oprawił w te aranżacje. No, a ty dołożyłaś swoje. Teksty i muzykę. Tak, tak, dokładnie. Wszystko jest Twoje. Tak. Aranżację Ta... Marcina, Ale widzę, ciąg że ciągle gdzieś tam do szuflady tworzysz. Tylko się pewnie, jak znasz się to, skoro puta 6 lat czekała na to, żeby się skrystalizować, no to pewnie tworzysz do szuflady i troszkę się wstydzisz to pokazać. Znaczy, może w tym momencie, szczerze mówiąc, mam trochę taki przestój, ale to też jest dosyć potrzebne, wydaje mi się, u, u każdego, żeby po prostu trochę odpocząć od tworzenia. Rzeczywiście powstało wcześniej trochę piosenek um, i po polsku, i po angielsku w zasadzie. Um, I na chwilę obecną one leżą w szufladzie, i wydaje mi się, że w tej szufladzie zostaną, bo jak będę wydawać kolejną płytę, to bardzo chciałabym, żeby to był materiał po prostu. Um, Świeży, nie? Bo chodzi mi o to, że jakby te 7 lat, 6, 7 lat, które dzieli jakby powstanie utworów i dzień dzisiejszy, to jednak jest dosyć dużo w wieku, jakby biorąc pod uwagę to, że mam 23 lata i to po prostu jest totalnie, to są dwie totalnie inne osoby. Więc przy następnej płycie bardzo chciałabym, żeby to był bardzo jakby aktualny materiał dla mnie, po prostu taki, bo ten też jest aktualny, tak? Tylko chciałabym, żeby on był po prostu taki niesamowicie jakby aktualny, dosłownie jakby z wczoraj. Nie, z czego jesteś najbardziej dumna na tej płycie? chyba z tego, że wyszła. W sensie, że w ogóle jakby fizycznie ona jest. Bo naprawdę to były przeboje z tą płytą. Trzy lata naprawdę nagrania czekały w szufladzie, bo była pandemia, później terminy, było bardzo ciężko zgrać z muzykami, z którymi właśnie płytę nagrywałam. Problem też z, wiadomo, z finansowaniem, bo jednak dla młodej osoby wydanie, samodzielnie wydanie płyty to, to po prostu są bardzo duże koszta. I między innymi właśnie dzięki prezydentowi miasta Stoku w ogóle ta płyta powstała albo dostałam takiego pierwszego kopa, żeby nagrać pierwsze cztery utwory, a też dzięki między innymi dzięki nagrodzie z Polskiego Radia Białystok jakby dostałam takiego drugiego kopa, żeby jakby ją skończyć tak i, i zainwestować jakby do końca w nią. I o no, wszystko jest na przykład taki utwór, który uważasz, że wy, wyszedł ci najlepiej na całym krążku? Jest, jest. Bo ja najbardziej w sensie mam takie dwa utwory. Ogólnie lubię wszystkie, tak? No bo jakby to są gdzieś tam moje i, i, i się utożsamiam z nimi bardzo, e, mimo tej różnicy e, e, lat. Jednak moim takim ulubionym utworem jest Me and Hair. Bo jest taki najbardziej dla mnie, no taki po prostu spokojny. O. A kiedy myślisz sobie o tym, żeby jednak znowu zagrać jakieś koncerty, to to są one gdzieś tam gotowe i koncertujesz czy też wstrzymujesz się z tym? Znaczy koncert bardzo, bardzo chciałabym grać e, koncerty z tym materiałem, bo e, no, na scenie to jest w ogóle inna energia i też na scenie jakby to co się wydarza to się wydarza tu i teraz i to jest bardzo takie motywujące i dostarczające po prostu takiego wręcz e, trochę brzydko mówiąc haju, prawda? Więc e, bardzo, bardzo lubię koncerty Jest to wręcz uzależniające, e, aczkolwiek w tym momencie na pewno nie mam żadnych w kalendarzu już zapisanych, e, no ale mam nadzieję, że się pojawił jakieś. Dobrze, to plany muzyczne na najbliższą przyszłość. Kiedy się ziszczą i co to będzie? E, no właśnie, na razie powiem tak: na razie plany są takie, że na razie inwestuję bardzo e, swój czas i, i, i wszystko w nauczanie śpiewu, bo założyłam Inner Voice Studio, w którym uczę śpiewu, ale no mam nadzieję, że już niedługo będę mogła zdradzić też trochę więcej szczegółów w sprawie koncertów. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia i drugiej płyty szybko. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się spełnią.